Już po raz drugi w Kielcach obchodzono GIS Day, czyli coroczne święto użytkowników i pasjonatów systemów informacji przestrzennej. Spotkanie popularyzujące nowoczesne technologie w zakresie przekazywania informacji zorganizowano na Politechnice Świętokrzyskiej. Tego typu impreza jest u nas po raz pierwszy organizowana, a to ta impreza jak gdyby mieści się w cały obszar naszej działalności dydaktycznej, naukowej, bo przecież w tym roku otworzyliśmy po raz pierwszy kierunek geodezja, kartografia. Raz w roku, w połowie listopada, ponad milion osób na całym świecie uczestniczy w pokazach, prelekcjach i wykładach poświęconych korzyściom płynącym z zastosowania geograficznego systemu informacji w życiu codziennym. To jest system, który określa położenie, czyli jest związany z systemami tak zwanymi GPS i z systemami informacji przestrzennej. No jest to szalenie ważne, wiadomo, o GPS-ie nie będę mówił, bo to każdy z nas ma pewno w samochodzie, więc może to wykorzystywać. Natomiast jeśli chodzi o informację przestrzenną, to jest cały zakres, który wykorzystują urzędy. Podstawową funkcją systemu GIS jest gromadzenie, przetwarzanie, analiza oraz powszechne udostępnianie informacji przestrzennych. Te systemy, one jakby w takich wielkich hurtowniach gromadzą, integrują dane przestrzenne, czyli na przykład o miejscach zamieszkania ludzi, o jakichś ciekawych obiektach przyrodniczych, dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli zarówno te pochodzące z geodezyjnych danych referencyjnych, te bardzo takie ścisłe, które są kanwą całego systemu, ale na to nakładają się inne informacje przestrzenne, na przykład o terenach zalewowych, o strefach ochronnych, o planach zagospodarowania przestrzennego. W inicjatywę odkrywania świata z GIS-em aktywnie włączył się Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, który system informacji geograficznej wykorzystuje do prezentacji walorów krajoznawczych i turystycznych regionu. System informacji przestrzennej przede wszystkim ma dostarczać informacji, tak, informacji o przestrzeni naszego województwa, tak jak wspomnieliśmy o turystyce, w którym jest i walorach turystycznych, tak, agroturystyczny region bogaty, jak również o inwestycjach. Wiemy, dużo środków pozyskujemy, tak, z dopłat unijnych, jest u nas rozbudowana, jak widzimy, infrastruktura, jeśli chodzi zwłaszcza o drogi, tak, inne lokalizacje z dotacji unijnych. I tutaj będzie można się zapoznać z takimi inwestycjami. Pomysłodawcą inicjatywy jest amerykański producent oprogramowania firma Esri, zaś patronat nad świętokrzyskim GIS Day objął marszałek województwa Adam Jorubas.